Czajcie, ziomy, jakie cudeńko mi się wylęgło. To jest z tych zielonych gąsienic, takich z czerwoną mordką, które pokazywałem dawno temu na początkach kanału. Z mojej ziemi! I wsadziłem je z powrotem z balkonu, w sensie po czwarki, jakieś 2 tygodnie temu do mieszkania. No i właśnie takie coś się teraz lęgnie. Ogólnie ćma nazywa się widłogonka siwica, w każdym razie cerura winula i nie o niej jest dzisiejszy film, ale to taka ciekawostka, nie? O, i sobie lata na mnie. Totalnie śmieszny owad. No i właśnie, o czym będzie dzisiejszy odcinek? A w zasadzie jaki pająk będzie bohaterem dzisiejszego odcinka? Słuchajcie, ja sobie tak pomyślałem, że dawno już nie było filmu z cyklu opis gatunkowy jakiegoś tam pająka. Dzisiaj sobie pogadamy o pewnym fantastycznym gatunku pająka, który niedawno do mnie przybył. Jest to zakup z giełdy, myślę. No na pewno już wiecie, o czym mowa, bo przeczytaliście tytuł, w którym będzie napisane jak byk, co to jest za pająk. Odsuniemy sobie go. Ups, widać go? Widać go, ruszył nóżką. Super, ruszyła nóżką. Wo. Jest taka trochę nerwowa, jak się porusza terrarium. O czym my właściwie mówimy? Słuchajcie, ten pająk po angielsku nazywa się Brazilian Black Tarantula. No a po polsku, z tego co wiem, jego nazwa brzmi ptasznik węglany. Węgiel przywieźli! No i zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku ta nazwa jest tak totalnie adekwatna do wyglądu pająka, że no bardziej adekwatna być nie może. Zarówno to black, jak i węglany, a też wiecie, ja jestem z Bełchatowa, węgiel i te sprawy, to ten pająk jest mi wyjątkowo bliski pod względem nazwy. Gatunkiem, o którym dzisiaj sobie powiemy, jest oczywiście Gramostola pulchra, czyli taki no wielki, czarny pająk. Straszny, obrzydliwy i w ogóle fuj. No to tak, jeśli chodzi o sam gatunek, to został opisany dość dawno i tu potrzebuje ściągi. I ściąga jest mi potrzebna po to, żeby wymówić imię oraz nazwisko odkrywcy tego gatunku. I jest to, uwaga, Candido Firmano de Mello Leitao. Nie mam pojęcia, czy ja to dobrze przeczytałem. W każdym razie ten pan to w zasadzie był, on już nie żyje, ale to był brazylijski zoolog i on odkrył właśnie Gramostola pulchra, ale odkrył też między innymi pająka, którego znamy jako Lasiodora parahibana. Także on ogólnie odkrył dużo gatunków, tu jest cała lista. I ten gość się bardzo przyczynił, to na Wikipedii sobie czytam, ten gość bardzo się przyczynił do rozwoju arachnologii. Jest uważany za jakiegoś takiego ojca arachnologii w południowej Ameryce. I tutaj wiecie, takie gatunki jak Avicularia bicegoi, jak Avicularia iruensis, jak Iridopelma zorodes, jak Catumiria argentinense, nie, to jest chyba teraz już Tapinauhenius violaceus też został odkryty przez niego, także dużo. I jeszcze no, masę innych gatunków chłop odkrył. I pulchrę odkrył w 1921 roku, czyli równiutko 100 lat temu. Także fajnie, że akurat się złożyło, że w tym roku nagrywam sobie ten odcinek. Co do występowania, no to w południowej Ameryce ten gatunek występuje i to tutaj mamy tereny Urugwaju i tereny Brazylii. No to sobie można prosto wyobrazić, że skoro to jest Urugwaj, skoro to jest Brazylia, to raczej są to lasy deszczowe, nie? Jest duże prawdopodobieństwo, że są to lasy deszczowe, że jej biotopem są lasy deszczowe. I faktycznie tak jest. Biotopem Gramostola pulchra są lasy deszczowe, czyli no teraz dedukcja, wchodzi w grę mózg. Skoro lasy deszczowe, no to raczej ciepło i raczej wilgotno. Falo! Mózg! Pulchra lubi jak ma wilgotno, pulchra lubi jak ma cieplutko, dlatego też to terrarium jest dla niej bardzo złym wyborem i ją trzeba będzie przesadzić w przyszłości do szkiełka. No ale dobra, to o tym terrarium i o wystroju w ogóle to zaraz i o warunkach, w jakich ją trzymam, bo to jest samica, od razu trzeba to nadmienić. Przedstawmy sobie wygląd pająka. Słuchajcie, pająk wygląda potwornie, wygląda strasznie i jest mega piękny. Naprawdę, to jest jeden z gatunków, które też no, były na takiej liście top, które chciałbym mieć i szczególnie tutaj chodziło mi o dorosłą samicę. Ta samiczka ma 8 lat, czajcie? Samiczka ma 8 lat, bo samice tego gatunku, zresztą jak wielu innych gatunków, są dość długowieczne i no taka samiczka jeszcze myślę, że co najmniej drugie tyle pożyje. Jak nie więcej, jak nie 3 razy tyle. Także te pająki bardzo wolno rosną i to się też zwiąże z ich długowiecznością. Samczyki natomiast no, żyją krócej, tam 3-4 lata, takie informacje znalazłem. Jeśli chodzi o ubarwienie, to pająk jest jednolicie czarny, natomiast pod światło, jak się zobaczy, wiecie, to jego futerko tak opalizuje na granatowo, na
nawet trochę wpada w szary, w niebieski, w taki, ale taki szaro-niebieski. No naprawdę ciężko jest mi określić gamę kolorów, która występuje na ciele tego ptasznika pod wpływem światła, jak się na niego patrzy. Natomiast jednak zdecydowanie główny kolor i kolor całości pająka, zarówno od zwierzchu, jak i spodu, to jest czerń, to jest głęboka czerń. No i właśnie taka opalizująca, widać też paseczki na nogach, no w zasadzie na kolanach, które są łyse, no ale to paseczki to takie no, jakby klasyk u pająków. Także jeśli chodzi o wygląd, no to tutaj nie ma za bardzo co opisywać, po prostu wielki, czarny, straszny pająk. Ta samiczka jest ogólnie jeszcze dość szczupła, a ona i tak wpierniczyła, słuchajcie, dwa karaczany madagaskarskie i chyba z 10 normalnych turków, takich dużych. I no tylko troszkę sobie zgrubła, także ten pająk jest jeszcze szczuplutki, ja ją trochę podkarmię. Ona aktualnie ma około 8 dc i ja bardzo chciałem ją zważyć, ale no kurczę, zapomniałem wagi kuchennej. Nie mam wagi kuchennej i sobie jej nie zważę, także zrobimy to w przyszłości. W ogóle chciałbym zważyć kilka z moich pająków, zobaczyć jakie one są ciężkie. Dobra, to skoro mamy już występowanie, wygląd i co tam jeszcze, biotop, kto był odkrywcą i takie tam, to może powiedzmy sobie o tym, czy ten pająk jest bardzo jadowity. To jest ponad złe określenie, to by zależało od ilości jadu. Czy ten jad jest słabszy czy silniejszy? No to wiecie, to jest rodzaj Grammostola, jest nowy świat, no to można się spodziewać, że ten jad jest raczej słabiutki i tak faktycznie jest. To jest pająk z dość słabym jadem i tutaj raczej nie powinno być żadnych no, przykrych konsekwencji poza bólem po ukąszeniu, bo słuchajcie, helicery ona ma gigantyczne. W ogóle no, sam pająk jest wielki, jest bardzo masywny. I ugryzienie na pewno nie byłoby czymś, co bym chciał przeżyć i na pewno nie byłoby przyjemne. Natomiast tego ugryzienia też raczej się nie boję, nie spodziewam, o raczej w ten sposób nie spodziewam. No bo słuchajcie, ta samica jest 8-letnia, ona jest już taka no dość, może nie stara, ale już jest dorosła. I ten pająk, a przynajmniej ta samica, no wszyscy wiemy, że temperament u ptaszników to jest cecha osobnicza, tak? To zależy od pająka. Jeden pająk z danego gatunku może być wariatem, się stawiać, a drugi może być potulny jak kotek, piesek, chomik. Natomiast ta samica jest zdecydowanie strachliwa, ona ma cykora ciągle, serio. I ostatnim, co ona chce zrobić, to jest ugryźć. I najchętniej to po prostu ona no, ucieka tak, od jakiegokolwiek zagrożenia. Też z tego co zauważyłem, ona jest bardzo podatna na stres i tutaj nawet nie tyle co się wyczesuje, bo wyczesywać się jakoś tak niechętnie. Natomiast bardzo nie lubi ruchów te samego terrarium, nie lubi drgań. I każdy ruch to jest, wiecie, no, dla niej stres, także staram się tym terrarium też jak najmniej manewrować. I wyczaiłem sposób, jak mogę nawadniać terrarium bez otwierania go i bez ruszania go z szafki. Który zresztą teraz wam pokażę. Bo pamiętacie, dostałem taką, to jest tryskawka, się nazywa. I tryskawka ma taki dzióbek, który jak się ściśnie, no to wchodzi tutaj ciśnienie i woda leci. I wykminiłem, że to terrarium, to jest akrylowe terrarium, ma takie otwory, że akurat mogę ten dzióbek przez otwór do tego otworu przytknąć i mogę nawodnić całe terrarium, nawet michę z wodą jej mogę napełnić, nie bez kitu. Także to jest kosmos, to takie w ogóle a propos protipów hodowania pająków i plusików akrylowego terrarium, jakikolwiek by ono nie było. Temperament łagodny, można brać na ręce, ale ja bym nie zalecał. Raz ją miałem na rękach i widziałem, że ona była no, zestresowana, że jej się to nie podobało, więc po prostu tego pająka na ręce no, nie biorę. A też no, nie fajnie jakby mnie użarła, bo to by po prostu bolało. Mimo że jad ma, jak już mówiłem, słaby. Czy to jest pająk dla początkujących, tak? No bo ja nie lubię tej klasyfikacji. Początkujący, średnio zaawansowany. Co to jest za klasyfikacja w ogóle? Nie pojmuję tego. Czy ten pająk nadaje się dla osób, które chciałyby rozpocząć przygodę z pająkami? Tak, zdecydowanie. Słuchajcie, ten pająk robi wrażenie, kolosalne wrażenie. Jest wielki, czarny, piękny, jest bardzo masywny. No ja rozumiem, że niektórzy mogą nie lubić tego, że on jest czarny, wolą na przykład braszki, które są kolorowe, ale no dla mnie on niektóre braszki po prostu bije na głowę ten gatunek i jest cudny, piękny i zdania nie zmienię. Kolejna sprawa.
nadaje się, spoko, byle go nie tykać, i no bo wiecie, raz, że się może wyczesać, tam dwa ugryźć. I teraz tak, terrarium. Słuchajcie, ja go trzymam w plastikowym, nie plastikowym, akrylowym terrarium, o których zresztą zrobiłem odcinek i do tego odcinka też załączę wam link w opisie. Co do tego akrylowego terrarium, to jest terrarium, które poprzednio zamieszkiwała moja samiczka Brachypelma Bechmej, która teraz jest w plastikowym pojemniku z tego względu, że ona jest mniejsza i po prostu no, wolałem przeznaczyć to terrarium, które jest większe dla większej samicy Grammostola pulchra. Aha, jeszcze muszę o jednym powiedzieć, dobra. I to terrarium wygląda tak, że tutaj jest dość dużo torfu, dość dużo gruntu. Pod spodem jest warstwa wermikulitu, też wermikulitu trochę dałem na detailing na wierzch. I dużo jest z tego względu, że no, w naturze te pająki no to są ok, naziemne, tak? Nazwijmy to pająkiem naziemnym. Natomiast one sobie znajdują norki lub jeśli nie mogą znaleźć norki, to one sobie kopią norki. I tutaj faktycznie ma pole do popisu, bo jest kawałek tuby korkowej, pod który ona się może spokojnie podkopać, choć na razie tak sądzę, że no ona raczej niechętnie się podkopuje i eksploruje cały czas to terrarium. Ma też michę z wodą, którą wymieniam, bo ona ma niestety tendencję do syfienia. To chyba po właścicielu, nie mówię o poprzednim. Poprzednim właścicielem był pan Spinoterra, którego serdecznie pozdrawiam i od którego tę samicę kupiłem. I to, o czym chciałem powiedzieć jeszcze zaraz, to jest cena, bo cena też tutaj gra ważną rolę. No jest tuba, jest kawałek tuby korkowej, jest ten obsydian. Słuchajcie, ten właśnie kamień to jest obsydian, on też tutaj jest i jest jeszcze trochę białego chrobotka, tak wiecie, no bo ten chrobotek jest super, on nie pleśnieje, a tutaj w tym terrarium jednak staram się mimo dużej wentylacji utrzymywać dobrą wilgoć i to jest też, co zaraz sobie powiemy. No terrarium myślę, że ma całkiem spoko, miejsca też ma dużo i teraz jeszcze warunki, w jakich jej trzymam. No wilgotność, jaką powinniśmy zapewnić takiemu pająkowi, zakładając, że to jest Urugwaj, Brazylia, las deszczowy, no to wilgotność powinna być spora. Myślę, że tak około 70-75%, nie, to coś takiego, to jest wilgotność, przy której ten pająk będzie czuł się dobrze, będzie czuł się optymalnie. I taką wilgotność staram się zapewniać, no po prostu lejąc dużo wody do tego terrarium i dodatkowo naładniając powietrze tą michą z wodą, która jest duża i którą ona lubi zasyfić, bo to jest syfiara po prostu, tak jak mówiłem, bo zawsze jak ją karmię, to resztki pokarmu wrzuca po prostu do wody i dwa razy karmiłem ją karaczanem madagaskarskim i dwa razy resztki, w tym flaki karaczana madagaskarskiego, wylądowały w miseczce z wodą i musiałem ją czyścić. To chyba zresztą widzieliście, nawet było na którymś tam filmie. To mniej więcej tak wyglądają resztki karaczana w wodzie po rozszarpaniu przez Zosię. Także to jest wilgotność, a jeśli chodzi o temperaturę, no to w nocy są spadki do 23,4, czyli takiej normalnej temperatury, jaką mam w pokoju, natomiast w dzień dogrzewam ją z boku, tutaj, jeszcze jest chyba ciepła ta szybka, matą grzewczą, taką niedużą, czekajcie, ja wam pokażę. O, słuchajcie, to jest taka mata grzewcza, ona ma, nie wiem ile tam wat ma, jest trochę brudna, no bo wiecie, tu jest klej, to się wszystko syfi, natomiast taką matą grzewczą dogrzewam zarówno tego pająka z jednej strony, a z drugiej strony samicę Pamphobeteus antinous sp. Big Black, po prostu mata jest włożona pomiędzy terraria i grzeje oba pająki. I myślę, że to jest spoko, bo z tego co zauważyłem, to ta Grammostola często siedzi bardzo blisko tej maty i po prostu jest jej wtedy dobrze, ona sobie siedzi i nic się nie dzieje. No, także w ten sposób zapewniam jej spoko temperaturę i spoko wilgotność. Dlaczego powiedziałem, że to terrarium jest niedobre dla niej? Patrzcie, to terrarium ma strasznie dużą wentylację, bardzo dużą ma powierzchnię tej wentylacji, tu jest dużo dziurek i no, ta woda, ta para wodna, woda no, w jakiejkolwiek postaci po prostu momentalnie z terrarium ucieka, dlatego też dużo wody do tego terrarium leje, ale też nie można dolać za dużo, bo zaraz wszystko spleśnieje. I dlatego też tu nie mam, wiecie, takich żadnych suchych ozdób, no bo one mają tendencję do opleśnienia. No i właśnie, ostatni aspekt, o którym chciałbym powiedzieć przed oglądaniem pająka z bliska, to jest, słuchajcie, cena. Cena tutaj odgrywa dość sporą rolę, ponieważ ten pająk do najtańszych nie należy i tutaj nie ma co ukrywać, tak? Możemy z powodzeniem znaleźć 5-10 razy tańsze pająki i cena za malucha, no to tam oscyluje w granicach jakoś stówy, nie? Coś takiego. Może trochę więcej, może trochę mniej, to zależy od sprzedawcy. Natomiast cena za dorosłego osobnika, za już za dużego osobnika, no to też oczywiście to jest uzależnione od płci, ale przypuśćmy, że mówimy o samicy takiej jak ta, no to cena, powiedzmy, uśredniona to jest około 100 za 1 dc, czyli 100 zł za 1 cm ciałka. Ta samica miała, jak była szczupła, około 7 dc, teraz ma jakieś 8 dc, bo trochę ją podkarmiłem, 8, 7,5, coś takiego, no to matematykę zostawiam wam, tak? Ile ona mnie kosztowała lub inaczej ile ona jest warta. Trzeba je będzie znaleźć w ogóle samca,
Tak coś podejrzewam. A nie, to jeszcze nie była ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz jest taka, że ja musiałem wymyślić jakąś nazwę dla tego pająka, bo jest to pająk, który zostanie ze mną na dłużej. I wymyśliłem, że będzie ona się nazywała Zosia. To przyległo do niej Zosia. Dajcie znać, czy wam się podoba to imię, czy wam się nie podoba to imię. Według mnie jest przekozak i idealnie do niej pasuje. Po prostu Zosia jest super. No, a tymczasem zapraszam was do oglądania pająka z bliska. Coś czuję, że Zosia zdecydowanie nie chce jeść i uwaliła się nad miską z wodą, no i elo, nie? Jest zadowolona i sobie zwiedza. Zresztą jej karmienie już mogliście widzieć, jak dostała trochę karaczanów madagaskarskich. No i co? Piękna jest, nie? Jest fenomenalna, jest no, hipnotyzująca, stalowo, grafitowo, szaro, niebieska, no nie wiem jak to jeszcze inaczej można określić. Zapoznałem was z arcyciekawym gatunkiem, z bardzo spokojnym gatunkiem i z takim pająkiem, którego można bez problemu polecić na pierwszego czy drugiego pająka. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, bo wiecie, ja trochę jestem dzisiaj nie w nastroju, to sorry za brak uśmiechu, ale no o tym to wam nie będę opowiadał. No i widzimy się, myślę, w następnych odcinkach. Następne odcinki będą sukcesywnie dodawane. No, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, drodzy widzowie. Do zobaczenia i cześć.